Witam Państwa w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Witam na prezentacji tomu Ukradzione Dzieciństwo. To jest album, dzieło w jakimś sensie przełomowe, na pewno pierwsze takie w trzeciej RP. Mam oczywiście książkę, którą wydał Instytut Pileckiego, w postaci wypracowań, pamięci o II wojnie światowej, ale to jest pierwsze unikatowe dzieło. Mamy autorów, pomysłodawców, osoby, które włożyły nie tylko swoją pracę, wiedzę, kompetencje, merytoryczne umiejętności, ale także, co tu dużo mówić, serce. Rzadko się mówi o sferze emocjonalnej w przypadku naukowców, ale w tym przypadku ewidentnie przeglądając czy wystawę, czy oglądając album, to się czuje i to się widzi. Więc są z nami pani Edyta Gula. Dzień dobry. Współautorka odpowiedzialna za sferę tekstową oraz jeden z pomysłodawców, dr Tomasz Łobuszewski, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Witam pana redaktora, witam państwa. Oraz online jest z nami pan dr pan profesor Tomasz Ochinowski, związany z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Pamięci Narodowej, psycholog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, chociaż w takim wirtualnej sytuacji. Przyzwyczailiśmy się trochę do tego wirtualnego świata przez ostatnie 2 lata. Przechodząc do rzeczy, do pierwszego pytania, które jest zawsze takim pytaniem o inspirację, zwłaszcza w przypadku dzieła szczególnego, bardzo mocno oddziaływającego na emocje, wyobraźnię. Obraz jest szczególnym przekazem, a tutaj mamy do czynienia z dziećmi. Nic tak nie działa na ludzką wyobraźnię, emocjonalność jak dzieci. Dzieci do tego dotknięte cierpieniem, nieszczęściem i cierpieniem związanym z całym otoczeniem, związanym z II wojną światową. Zacznę od pana doktora Tomasza Łobuszewskiego. Panie doktorze, dlaczego tak? Dlaczego chciał pan w ten sposób opowiedzieć tym razem historię II wojny światowej przez dzieci, za pośrednictwem dzieci? Okres historyczny, którego dotyczy ten album, jest mi bliski od kilkudziesięciu lat. W zasadzie większość badań naukowych, jakie do tej pory prowadziłem, ograniczają się do 20-30 lat XX wieku, czyli okresu od 1939 gdzieś do 1956 roku. Większość tego czasu niewątpliwie spędziłem na pracach badawczych dotyczących dorosłych. Tak się jednak składa, że w toku poszukiwań źródeł wywołanych, w tym wypadku myślę o relacjach, dawno, dawno temu u progu swojej drogi zawodowej zrobiłem kiedyś relację w Łomżyńskiem, którym jeden z konspiratorów będących członkiem siatki terenowej obsługującej jeden z ostatnich oddziałów podziemia niepodległościowego w tamtym terenie, dowodzonym przez Jana Tabortowskiego Bruzdę, opowiadał mi o tym, jak to koło Radziłowa dzieci znalazły trupa przykrytego darnią, więc wzięły tego trupa, posadziły, nałożyły mu na głowę czapkę i się tak bawiły. No powiem tak, mimo że sama opowieść do historii oddziału Jana Tabortowskiego Bruzdy nie wnosiła żadnych nowych szczegółów, to ja nie ukrywam, że wywarła na mnie gigantyczne wrażenie, ponieważ zdałem sobie sprawę, że na początku lat 50. a grupa Tabortowskiego Bruzdy i sam Bruzda zginął w przytułach w roku 54, że dla dzieci z tego regionu widok zabitego człowieka, który dla każdego, nie tylko dziecka, ale dorosłego, byłby w normalnych czasach pokoju niebywałym szokiem, był dla nich czymś oczywistym.
tak oczywistym jak lalka Barbie dla dzisiejszych dziewcząt, czy też smartfon dla kilkunastoletniej dzieci i młodzieży. I powiem szczerze, że to mi zapadło głęboko w pamięci i po 20 paru latach od tego doświadczenia miałem też drugi taki sygnał, który spowodował, iż zaproponowałem koleżankom i kolegom z oddziału zrobienie tej wystawy i była to rozmowa z jednym z psychologów tutaj w Warszawie, któremu opowiadałem o swoich badaniach, między innymi opowiedziałem tą historię właśnie dotyczącą dzieci z regionu nadbiebrzańskiego. I tenże psycholog opowiedział mi o tym, że prowadził badania w warszawskich liceach dotyczące transgeneracyjnej transmisji traumy, czyli przekazywania z pokolenia na pokolenie traumy dzieci wojennych kolejnym pokoleniom. I powiem szczerze, że od tej rozmowy zacząłem się zastanawiać, na ile sam, będąc dzieckiem, no nie dzieci wojennych, bo moi rodzice to były roczniki 23 i 27, ale na ile ich doświadczenia wojenne zostały w sposób bezwiedny mnie samemu przekazane. I z pewnym zadziwieniem odkryłem, że parę takich zachowań u siebie znajduję. I powiem szczerze, że dla mnie ta opowieść, mimo że jestem warszawiakiem od paru pokoleń, a historia pokazana w albumie dotyczy dzieci ze wszystkich części II Rzeczpospolitej, że dla mnie ten album jest taką podróżą osobistą. Poszukiwaniem odpowiedzi na to coraz bardziej nurtujące mnie pytanie, na ile ten osad doświadczeń z lat wojny ja znajduję nadal u siebie. To już mieliśmy przyjemność się wcześniej spotkać. Muszę Państwu powiedzieć, na jesiennych targach książki, ja już to mówiłem w stosunku do Państwa, współautorów, bo jeszcze całego zespołu tutaj nie ma, że to jest album z kolei o moich rodzicach, bo moi rodzice byli właśnie w okresie II wojny światowej, już nie żyjący niestety, moi rodzice byli właśnie dziećmi. To jest książka o nich, bo oni doznali większości tych kwestii, których album dotyka. A potem przejdziemy do spisu treści, bo on jest nieprawdopodobnie dla mnie oryginalny i jakbym tak mógł powiedzieć, no tworzę nową, pewną taką topografię świata wojny. To się po prostu udało w punkt zrobić, ale zaraz do samych tytułów i podziału kategoryzacji przejdziemy. Jeszcze mam takie pytanie do pana profesora. Na ile jest wiarygodne, spisane, opowiedziane doświadczenie dzieci? W takim rozumieniu, na ile to odzwierciedla rzeczywistość, sferę faktów, a na ile ich stan emocjonalny, ich lęki, ich ból, ich cierpienie? Panie redaktorze, trochę... Tak? Panie, czy mnie słychać? Świetnie. Panie redaktorze, jestem trochę zaskoczony tym pytaniem od razu na początku, ale oczywiście podejmuję z chęcią rękawice, bo problem jest taki, że z jednej strony rzeczywiście szczególnie dzieci uwikłane w wojnę, tak, jeżeli sobie radziły w tamtych warunkach, to taką podstawową reakcją, zdrową reakcją jest to, co nazywamy ostrą reakcją na stres, czy ostrym zaburzeniem stresowym. Wbrew nazwie, to jest zdrowa reakcja, ponieważ wojna jest czymś absolutnie nieludzkim, i byśmy powiedzieli absolutnie niedziecięcym. I dzieci, które przeżyły wojnę, właśnie dzięki temu psychicznie przeżyły, że zazwyczaj reagowały takim ostrym stresem, którego jedną z cech jest to, że wypiera się z pamięci
szczegóły tego bardzo przykrego doświadczenia. A później większość tych dzieci przeżywała, to pewnie sobie jeszcze powiemy, stres potraumatyczny, o którym zapewne pan doktor właśnie wspominał, jeśli chodzi o objawy, czyli takie przewlekłe zaburzenia związane z przeżyciem bardzo silnej traumy, bardzo silnego urazu. I znowu jedną z cech PTSD, czyli właśnie stresu traumatycznego, jest zapominanie pewnych szczegółów, tak, żeby jakby przeżyć, żeby przetrwać psychicznie. Prawda? Czyli byśmy powiedzieli problem z wiarygodnością, ale jest druga strona medalu. Co to znaczy rzeczywistość wojenna? Czy rzeczywiście można pisać o wojnie, nie uwzględniając przeżyć dzieci? Prawda? Że tutaj sfera emocji należy właśnie do bardzo ważnej rzeczywistości. Jeżeli historycy, ja oprócz tego, że jestem psychologiem, też jestem historykiem, więc jakby wrzucam kamyczki do swojego ogródka, jeżeli nie uwzględnimy sfery emocji, to te fakty nie będą prawdziwe. I druga rzecz, drugi komentarz do tego. Tak roboczo rzecz biorąc, możemy wyróżnić dwa rodzaje pamięci. Tak zwana pamięć fleszowa, mianowicie pamięć bardzo dramatycznego wydarzenia, które było jednorazowe, typu zamach, zabicie kogoś, i pamięć narracyjna, która jest pewnym uporządkowaniem, pewną historią, jaką tworzymy na podstawie swoich doświadczeń. I oczywiście pamięć narracyjna jest rodzajem wyobraźni. To nie jest odtworzenie fleszowe, zresztą flesz też często nie jest adekwatny, ale bardzo często jest tak, że jeśli osobie, która przeżyła dramatyczne doświadczenia, traumatyczne, stworzymy bardzo dobre warunki do odtworzenia tych doświadczeń, to również w tych narracjach, w tych opowieściach pojawią się fakty, które inaczej byśmy nie mogli zidentyfikować. Ja podam Państwu przykład niewojenny, bo tutaj specjalistami właśnie w bardzo profesjonalnym podejściu do pamięci świadków, a szczególnie pamięci ofiar, są Norwegowie. I u nich takim przełomem właśnie w badaniach nad wykorzystaniem pamięci traumatycznej było oczywiście działania Breivika i to dramatyczne morderstwo. I otóż, proszę Państwa, był tam taki przypadek. Jeden ze świadków opowiadał w szczegółach, Breivik zabijał jego dziewczynę. I opowiadał to bardzo szczegółowo, o czym okazało się, że ta dziewczyna przeżyła. Natomiast policja, że ona nie była wtedy zabita, policja z bardzo dużą uwagą i powagą potraktowała to zeznanie. I zgadnijcie Państwo, dlaczego? Co ono dało policjantom? Mimo że, prawda, teoretycznie rzecz biorąc było fałszywe. Fakt to opisała właściwie? Tak, mianowicie dzięki temu zidentyfikowano kolejną ofiarę. Prawda? Bo on widział zabicie kogoś, natomiast jego projekcja polegała na tym, że widział w twarzy tamtej dziewczyny twarz swojej dziewczyny. Prawda? I to jest klucz do podejścia relacji osób, które były ofiarami, które przetrwały absolutnie dramatyczne wydarzenia. Należy te relacje słuchać, stworzyć warunki jak najbardziej sprzyjające opowieści i wspólnie dochodzić do faktów, które są ukryte za tymi opowieściami. A ta z kolei kwestia, którą już tutaj dotknął jej pan profesor, no, skłania mnie do pytania, które kieruję do pani Edyty, to znaczy o komunikatywność dziecięcego przekazu. Komunikatywność dziecięcego przekazu, jaka jest jego wartość, taka, jeśli można to ująć, edukacyjna? Oczywiście album Kradzione Dzieciństwo jest albumem fotograficznym. Zgromadziliśmy tam
205 fotografii, ponad 200, około 205 fotografii. I pojawił się pomysł już przy wystawie, potem kontynuowaliśmy to w albumie, aby tę warstwę wizualną uzupełnić o przekaz tekstowy. I tutaj od razu założenie było takie. Zresztą wydaje mi się, że to, co będę mówić o tekstach, też w pewnym stopniu odnosi się do zdjęć. Chcieliśmy oddać głos dzieciom, czyli oprzeć się na relacjach dzieci spisanych najlepiej byłoby tam i wtedy, albo tuż po wojnie, i na wspomnieniach osób, które podczas wojny były dziećmi. Skąd to rozgraniczenie? No tutaj historia wskazuje, że nie wszystkie relacje mogły zostać wysłuchane i spisane tuż po wojnie. Relacje osób, które znalazły się pod okupacją sowiecką, które doświadczyły okupacji sowieckiej, syłek, deportacji, które były więzione, aresztowane, bądź straciły kogoś bliskiego, na przykład w Katyniu, absolutnie wybrzmieć ich relacje po wojnie nie mogły. To nie mówiąc już też o działaczach też młodocianych podziemia antykomunistycznego. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ponieważ to jeszcze w przypadku tych dzieci tę traumę pogłębiło, że tego głosu nie mogliśmy dostać. W związku z tym dopiero od lat 90. pojawiają się relacje o tym, co dzieci przeżyły pod okupacją sowiecką, co przeżyły na wschodzie. Staraliśmy się, aby dzieci były podmiotem tej opowieści, aby nie opowiadać o dzieciach, tylko dzieci opowiadały o swoich przeżyciach i doświadczeniach. I to w celu takim, z jednej strony, aby właśnie pokazać ten tragiczny obraz losów dzieci, najbardziej bezbronnych i najmłodszych ofiar wojny, ale z drugiej strony przekazać opowieść o wydarzeniach, których dzieci były świadkami bądź uczestnikami, czyli o pacyfikacjach, o wywózkach, o deportacjach, o zagładzie, o obozach zagłady, obozach koncentracyjnych. Czyli warstwa emocjonalna przeplata się tutaj z warstwą faktograficzną. Dzieci opowiadają o wydarzeniach, ale powiem, że one są powściągliwe dosyć w wyrażaniu emocji. I to zarówno te wczesne relacje powojenne, jeżeli je mamy, jak i późniejsze, oraz opowiadają o wielkiej historii, która w jakiś sposób ich dotyka. Tutaj przypomina mi się taka relacja z Powstania Warszawskiego, chłopaka, który cały czas pisze, że on bardzo żałuje, że w czasie powstania miał tylko 14 lat. Dlaczego? Bo mógł być mógł działać w powstańczej poczcie polowej i tak też uczynił, ponieważ wcześniej był zawiszakiem. I on opisuje taki dzień z życia powstańca, kiedy na początku on jeszcze takie bardzo duże uniesienie patriotyczne przeżywa, bo dostaje opaskę, zakłada tą opaskę na ramię. No, biegać po mieście z opaską to już jest coś. On już się czuł jako żołnierz. I tutaj następuje relacja tego powstańczego dnia. On z Wilczej nosił pocztę, meldunki na Czerniakowską. Bardzo wiernie można tę trasę odtworzyć, o której on opowiada. Opowiada, że po drodze był pożar, że widział jakąś barykadę i na koniec tej relacji jest takie zdanie, że przyszedł wieczór i on sobie uświadomił,
że przecież on rano wychodząc z domu nic nie powiedział rodzicom i ci rodzice na pewno się bardzo martwią. I to sprowadza nas w tej relacji właśnie do poziomu dziecka, do poziomu jego punktu widzenia, jego punktu odczuwania. Komunikatywność tych przekazów dla współczesnego czytelnika jest ogromna. Po pierwsze, dla wszystkich, dla dorosłych też. Jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry, wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, lecz niewielu o tym pamięta. I my możemy się z wieloma tymi przeżyciami, doświadczeniami utożsamić właśnie na tej zasadzie, że sami byliśmy dziećmi albo mamy dzieci. Młodzież, dzieci w szkołach mają ten wspólny krąg doświadczeń. One będą mogły również... One po prostu rozumieją, łatwiej im jest utożsamić się z zakresem doświadczeń dziecka. Rodzina, dom i oczywiście walka, cierpienie, ale to wszystko jest w ramach tego znanego świata. Oprócz tego zarówno teksty, jak i fotografie odwołują się do uniwersalnych wartości, takich jak patriotyzm, rodzina, wiara, nadzieja. I to jest kolejny punkt, gdzie ta komunikatywność jest łatwiejsza, jeśli chodzi o historię. Od razu chcę zapytać, bo album zaczyna się pięknym, poruszającym wierszem Różewicza. Są też poeci. Tak, tak. To jest kolejna rzecz, ponieważ staraliśmy się, aby ten album był wielowarstwowy. W związku z tym są fotografie, są teksty źródłowe i jest poezja oraz rysunki Wyspiańskiego. Tutaj zdecydowaliśmy się na Tadeusza Różewicza. Często zapominamy, że jest to poeta rocznik 21. Kolumbowie, identycznie jak Krzysztof Kamil Baczyński, którego oczywiście nie mogło w albumie zabraknąć. I Różewicz też żołnierz szczęśliwie przeżył wojnę i po wojnie zaczął pisać, udowadniając to, że poezja po Auschwitz jest możliwa. I wiesz, to jest bardzo nieoczywisty wybór, z którego ja się bardzo cieszę, ponieważ to nie jest wiersz wojenny. Wiersz, który otwiera album i jest jego mottem, to jest wiersz Oblicze Ojczyzny. I wiersz w tej poetyce Różewicza pokazuje zakres doświadczeń dziecka. Różewicz pisze, że ojczyzna to dla dziecka miasto, miasteczko, wieś, dom, ulica, podwórko. Na początku ta ojczyzna jest blisko na wyciągnięcie ręki, dopiero później rośnie krwawi boli. I ten wiersz w kontekście tego albumu wybrzmiewa dwojako. Po pierwsze, że nam ten zakres świata dziecka określa i wprowadza, a po drugie, od razu już pierwszy rozdział, który też można, obrońcy, który można otworzyć cytatem z kolei z Baczyńskiego, że runęło niebo i ogniem smakował każdy kęs chleba, pokazuje, że wszystkie kręgi, które to dziecko powinny chronić, natychmiast zostały zniwelowane i zaatakowane. To pokazuje chociażby to symboliczne zdjęcie, też myślę, nie mogło go zabraknąć, Juliana Bryana, 10-letniego chłopca na gruzach domu, czy dziecka, bo to chyba jest 12-letnia dziewczynka, opłakującej śmierć swojej siostry. Czyli wojna totalna, która tak naprawdę zaatakowała nawet w pierwszej kolejności czasami dom, niż miasto, miasteczko, wieś, czy tę odległą, abstrakcyjną ojczyznę. Teraz chciałbym przejść do tej sfery, która jest sferą oczywiście obrazową i opisową w samej treści albumu, w samej treści też opowieści poprzez obraz. I ona wydaje mi się kapitalna. Mówię to jako odbiorca, to jest moje odczucie i mój odbiór, bo ona bardzo trafnie opisuje, pokazuje przede wszystkim uniwersalność przekazu tego albumu. To znaczy, że cierpienie, zło, którego ludzie, zwłaszcza dzieci, doświadczają w okresie wojny, ma charakter
uniwersalny. Uniwersalny. To nie jest tylko, można powiedzieć, nasza lokalna, polska opowiadana historia martyrologiczna i tak dalej. To dotyczy wszystkich wojen, czy one się dzieją w Europie, czy one się dzieją w Ameryce, Azji, czy Afryce. Nie wiem, kto wpadł na tytuły w spisie treści, ale one są genialne. Jeżeli to pan, panie doktorze, to naprawdę zrobił pan rzecz unikatową, bo tak jak środowiska, czy historycy żydowscy, którzy zresztą próbują to dekonstruować od jakiegoś czasu, przede wszystkim piórem profesora Grossa, mają ten swój unikalny podział, który przez wiele lat wyznaczał w ogóle opis zagłady, świadkowie, sprawcy, ofiary. Tak tutaj mamy zaproponowane przez tytuły tych rozdziałów uniwersalny opis. Oczywiście tutaj przede wszystkim państwo stosują do dzieci, ale w ogóle tego wszystkiego, co dzieje się z nami, jako z ludźmi wojny. To jest, mówię, ten album wykracza poza historię. Zresztą sami państwo widzicie, mamy rozmowę interdyscyplinarną. Jest historyk, jest psycholog. Nie wiem, jak panią Edytę określić, nie chcę powiedzieć polonista, ale w sensie zreferowała nam pani Edyta sferę tekstową, ale to jest coś więcej. Już, żeby nie przedłużać, panie doktorze, pan wymyślił tytuły w spisie treści? No zawsze jest mi głupio mówić o sobie, ale generalnie tak. I zrobił pan klucz dla historyków. I chcę powiedzieć, z czego ten podział się zrodził. Mianowicie nawiążę do mojej pierwszej wypowiedzi, a mianowicie do tego, iż przez kilkadziesiąt lat obcowałem z historią dorosłych dotyczącą tego okresu historii Polski, ale nie tylko. I w wielu opowieściach, które słyszałem, o których czytałem, pojawiały się dzieci. One nigdy jednak nie były podmiotami w tych opowieściach. Natomiast wszędzie gdzieś przewijały się w drugim planie. Czasami dane im było wypłynąć na plan pierwszy, ale one tą historię dorosłych niejako inkrustowały swoim dziecięcym wkładem, swoimi dziecięcymi odczuwaniami, swoją motywacją. I niewątpliwie to mi pozostawało w pamięci, bo jednak udział młodych dzieci w działaniach przypisanych dorosłym, no zawsze był, jest i będzie czymś wyjątkowym, bez względu na to, czy mówimy o działaniach podyktowanych jakimiś pozytywnymi aspektami, czy też działaniami negatywnymi, bo i takie w tym albumie się znalazły. Także stąd to między innymi wynikało. Po drugie, no jednak jest takie pierwsze skojarzenie, jak myślimy, zastanawiamy się nad losem dzieci w czasie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, iż jest to opowieść jednowymiarowa. Jest to opowieść o ofiarach. No zawsze postrzegamy dzieci jako najbardziej bezbronne część społeczeństwa zaatakowanego. I biorąc pod uwagę instrumenty, jakimi te dzieci dysponują, a raczej jakimi nie dysponują, zawsze no właśnie wskazujemy je jako takie bezwolne, pozbawione jakiejkolwiek możliwości wyboru grupy ofiar. I powiem otwarcie, mając w pamięci te swoje poszukiwania dotyczące różnych losów wojennych, doszedłem do wniosku, iż taka jednowymiarowość opowieści o dzieciach postawionych w obliczu no szczególnie dramatycznych doświadczeń, no jest jednak nieprawdziwa.
że jednak ta wojna, mimo iż była pierwszą wojną totalną, obliczoną na zabicie jak największej liczby obywateli danego państwa, nie tylko tych broniących jego, czyli żołnierzy, ale wszystkich, że w obliczu tego doświadczenia no, dzieci też miały jakiś wybór, bądź też zostały postawione wobec doświadczeń, z uwagi na które można podzielić je na pewne kategorie. Stąd też ta propozycja podziału na obrońców. Tutaj niewątpliwie te doświadczenia badań dotyczących konspiracji niepodległościowej bardzo dużo mi dały. I to są historie no, znanej ogółowi społeczeństwu Danuty Siedzikówny Inki, ale również takich bohaterów jak Jerzy Bartnik, pseudonim Magik, jak Witold Modelski, pseudonim Warszawiak, jak inni żołnierze Brygad Wileńskich, czyli Jerzy Widejko, jak Mieczysław Abramowicz, Miecio, jak Rajmund Drost, pseudonim Mikrus i wielu, wielu innych obrońców, którzy najczęściej stawali się obrońcami nie tyle z własnego wyboru, tylko będąc niejako przymuszony przez okoliczności. To w większości były sieroty, których rodziców zamordowali okupanci, które poszukiwały w szeregach konspiracji niepodległościowej opieki w tym wymiarze krótko-średniodystansowym. Ale nie tylko, byli tam naprawdę też młodzi ludzie, których w szeregi konspiracji dorosłych, bądź też do jakichkolwiek działań, aktywnych działań oporowych, popchnęło wychowanie patriotyczne polskiej szkoły. I takie osoby ja miałem zaszczyt w latach 90. poznać, to 13-letni, 14-letni uczniowie, którzy po prostu uciekali do partyzantki z domu. To prawda, że Armia Krajowa miała zakaz przyjmowania dzieci poniżej 17, później obniżono tą cesję wiekową do 16 roku życia, ale no w wielu przypadkach nie mogąc zawrócić tych dzieci do domów, po prostu nie było innego wyjścia. Mówiłem tutaj już o takim bardzo osobistym doświadczeniu. Mój ojciec to był rocznik 27 i on był takim przypadkiem. Po prostu uciekł do oddziałów Jędrusiów na Kieleszczyźnie i od 43 roku wśród dorosłych ludzi dorastał. Także mamy obrońców, mamy no, tą najbardziej pojemną i taką narzucającą się wprost kategorię ofiar, ale w ramach tych ofiar przecież też rozróżniamy różnego rodzaju represje, jakimi zostały objęte dzieci. Także mamy tutaj ofiary Holokaustu. Mamy ofiary eksterminacji innych dzieci z uwagi na kwestie etniczne, rasowe. Myślę tutaj o Cyganach na przykład. Mamy tutaj ofiary represji w postaci masowych wysiedleń. Nawiążę tutaj do tego wiersza Różewicza,
i tej traumy wynikającej z utraty domu, tego poczucia bezpieczeństwa, a przecież były to setki, tysiące ludzi z Wielkopolski, kilkaset tysięcy, z Pomorza, ze Śląska, z rejencji ciechanowskiej, blisko 200 tysięcy rodzin wysiedlonych z terenów zajętych pod poligony w Generalnym Gubernatorstwie i wreszcie te 116 tysięcy wysiedlonych z Zamojszczyzny w ramach próby wprowadzenia w życie Generalnego Planu Wschodniego. W każdej z tych grup wysiedlonych znajdowały się dzieci, które utraciły w ten sposób dom rodzinny. Mamy wreszcie no, niezwykle dramatyczną grupę ofiar w postaci dzieci przeznaczonych do wynarodowienia. To około 200 tysięcy szacuje się polskich młodych obywateli, którzy z punktu widzenia rasowego zostały uznane przez Niemców jako nadające się do adaptacji w społeczeństwie niemieckim. I tylko kilkanaście procent z tych 200 tysięcy miało szczęście dowiedzieć się o swoich prawdziwych korzeniach i wrócić do Polski. Mamy wreszcie kategorię ofiar w postaci dzieci wywiezionych na roboty. Spośród blisko 3 milionów to było około 700 tysięcy, również dzieci pozbawionych poczucia bezpieczeństwa, w większości pozbawionych opieki rodziców, którzy znaleźli się w kompletnie obcym środowisku, poddane wyzyskowi, przeżyły w większości piekło. Mamy kategorię, na którą też bardzo chcieliśmy zwrócić uwagę. To są oszukani ze znakiem zapytania, bowiem tak jak mówiłem... Właśnie, co to znaczy? No właśnie, bowiem dzieci stawały się obiektem zainteresowania również obydwu totalitaryzmów. Jeżeli spojrzymy sobie na model wychowania nowego pokolenia, zarówno w bolszewickiej Rosji, jak i w nazistowskich Niemczech, no to od małego starano się te dzieci urobić według ideologii przyjmowanej przez obydwa reżimy za jedynie dopuszczalne. I te dzieci, będąc członkami owych organizacji, czy to w przypadku Niemiec był Hitlerjugend czy Bund Deutsche Medel, a w przypadku Rosji Sowieckiej organizacja Pioniera czy Komsomolu, te dzieci również były włączane przez obydwa systemy totalitarne do działań represyjnych jako grupy pomocnicze i o tym jest szereg różnego rodzaju relacji. Na ile były to ich wybory świadome, a na ile były one ofiarami indoktrynacji, większość winy leży po stronie dorosłych, to jest do rozsądzenia, ale no większość, wydaje mi się jednak, tej winy znajdowała się po stronie ludzi, dla których rozpoznawalność dobra i zła była znacznie większa niż u takiego młodego człowieka. Także wydało nam się, że ta grupa owych oszukanych również jest tutaj godna zarysowania, zwłaszcza, że też mieliśmy możliwość zaprezentowania wierszy jednego z młodocianych agentów Komunistycznego Resortu Bezpieczeństwa, który został zaberwowany mając lat 17 i który doprowadził swoimi działaniami bezpośrednio do śmierci co najmniej siedmiu osób. I ten jego wiersz świadectwa z tomiku Świadectwa Chorej Pamięci, wyskoczyłem ze szkoły, żeby zabić paru ludzi, no jest tutaj dramatycznym dowodem tego wikłania
dzieci przez dorosłych w świat zbrodni. Mamy wreszcie kategorię chyba najbardziej powszechną obok kategorii ofiar, czyli kategorię obserwatorów, ponieważ no, oczywiście można stwierdzić, że społeczeństwo polskie całe objęte było działaniami represyjnymi i jest w tym dużo prawdy. Natomiast wydaje mi się, że konieczne rozróżnienie pomiędzy dziećmi, które bezpośrednio padły ofiarą represji w ramach kategorii, o których mówiłem wcześniej, i tych wszystkich, którzy przeżyli wojnę, nie będąc doświadczone tymi akcjami skierowanymi konkretnie przeciwko ich rodzinom. Czyli nikt nie wyrzucił ich z miejsca zamieszkania. Miejscowość, w której się znajdowały, nie została spacyfikowana przez Niemców. Nie straciły żadnego członka rodziny. One po prostu przeżyły tą wojnę. Natomiast no to nie jest tak, że ta wojna przepłynęła obok nich, nie zostawiając żadnego śladu. One widziały na co dzień zbrodnie dokonywane w koło, nawet jeśli nie dotyczyła ona osób, z którymi były najbardziej związane emocjonalnie. I tą kategorię określiliśmy właśnie mianem obserwatorów. Tutaj widziałem, że pan profesor gdyby zgłasza się do głosu, żeby tą kategorię, żeby o tej kategoriach tych dwóch porozmawiać między ofiarą a obserwatorem. Ale to wolam, znaczy ja tylko się zgłosiłem do głosu, że chciałbym zabrać głos, jak tylko pan doktor skończy te kategorie. Dobrze? Znaczy, żeby miał całość kategorii. Bardzo proszę, panie doktorze. Jeszcze mamy dwie kategorie do końca, a mianowicie kategorię emigrantów, którą równie dobrze moglibyśmy nazwać kategorią opuszczonych, czyli tych wszystkich dzieci, które zostały zmuszone do nie tylko opuszczenia swoich domów, ale do opuszczenia kraju, z którego pochodziły. Myślę tutaj przede wszystkim o tej kategorii dzieci wywiezionych na roboty, które stały się imigrantami, ale również no, przede wszystkim mam tu na myśli dzieci, które wyszły z armią generała Andersa. To było kilkanaście tysięcy dzieci, w większości sierot, które rozsiały się po całym świecie, od Nowej Zelandii poprzez Republikę Południowej Afryki po Meksyk. No, o których trzeba mimo różnic statystycznych, bo biorąc pod uwagę pojemność tych wcześniejszych kategorii, jest to kategoria zdecydowanie mniejsza, ale no, też trzeba o nich pamiętać. I wreszcie wydało nam się zasadne, żeby na koniec spiąć wszystkie te kategorie, o których mówiłem wcześniej, jedną kategorią, którą nazwaliśmy kategorią okaleczonych, uznając, że dzieci przypisane wcześniej przez nas do każdej z tych pięciu kategorii spotykają się właśnie w tej jednej ostatniej, bez względu na to, czy miały szansę uczestniczyć w akcjach oporowych, czy były tylko ofiarami, czy były tylko obserwatorami, czy były emigrantami, czy były oszukanymi, na nich wszystkich osadziło się to doświadczenie II wojny w różnym stopniu, oddziaływując na ich późniejsze drogi życiowe i zachowania. I to jest to pytanie bardziej skierowane do pana profesora, na ile to nasze spojrzenie wynikające może z intuicji, a nie z przebadanych przypadków jest słuszne, czy nie. Wydało nam się, że jest ono słuszne. Spotykając się z wieloma już wówczas dorosłymi osobami, które przeżyły wojnę jako dzieci, no wielokrotnie dostrzegaliśmy w ich zachowaniach
no właśnie ślady owych bolesnych doświadczeń lat II wojny. Czy to w postaci gromadzenia nadwyżek jedzenia i sucharów w domach po doświadczeniach deportacji sowieckich, czy to w postaci lęków przekazywanych kolejnym pokoleniom, czy nawet no, tak zupełnie banalnych historii naszych zabaw z dzieciństwa, które w moim przypadku, a mieszkałem całą swoją młodość na terenie byłego getta, zabaw, które generalnie zaczynały i kończyły się na zabawie w wojnę. Też należy do tego pokolenia. No właśnie, i to pytanie, skąd tego typu doświadczenie i skąd ten rodzaj poszukiwań pewnych wyrazów u dzieci, skąd się to brało? Czy miało to swoje korzenie w tych historiach, o których tutaj opowiadamy? Jeszcze raz powtórzę, bardziej były to poszukiwania intuicyjne niż wynikające z wieloletnich badań, zwłaszcza generacyjnych. Proszę bardzo, panie profesorze. Dwie sprawy. Jedna krótka dotycząca zabaw. Rzeczywiście psychologowie tutaj dobrze zbadali ten aspekt, że zabawa w wojnę jest do dzisiaj sposobem radzenia sobie właśnie z tą traumą transgeneracyjną, międzypokoleniową. Tak? To w ten sposób jakby ta trauma była w jakiś sposób przez dzieci oswajana, nazwijmy to, dziecięcymi sposobami. Tak? I zabawa jest właśnie taką formą. Natomiast wracając do kategorii, ja jestem nimi absolutnie zafascynowany, jeżeli potraktujemy je nierozłącznie, tylko jako pewne przenikające się kategorie, pokazujące różne łatunki cierpienia. Bo naprawdę jak pójdziemy tym tropem, to naprawdę z tego mogą wyjść niezwykle pogłębione badania, pomagające każdej generacji uporać się z traumą. Tu pan doktor zwrócił uwagę chyba tylko przy oszukanych w kategorii winy, ale tak naprawdę wina pojawia się jako problem w każdej z tych kategorii, tylko że to jest inny rodzaj winy. Obserwatora, że oto mi było lepiej, tak? Ocalonego, prawda, że przetrwałem i tak dalej. I w momencie, gdy przyłożymy te kategorie, to łatwiej będzie rozpoznawać różne rodzaje cierpienia, ładunki cierpienia i pomagać ludziom, którzy to cierpienie przeżywali u siebie bądź w poprzednich pokoleniach. Tak, ja się absolutnie z panem profesorem zgadzam. Mówiąc o tej kategorii winy, która jest obecna we wszystkich owych kategoriach, ona jest inaczej postrzegana, ale wszędzie występuje. Na spotkaniu, które mieliśmy kilka dni temu podczas targów, ja mówiłem o tym, że o doświadczeniach swoich rodziców, którzy co prawda byli już dorośli, no ale byli młodymi ludźmi. I to poczucie winy spowodowało, że obydwoje zajęli się pomaganiem ludziom po wojnie. To znaczy ojciec został lekarzem, matka została pielęgniarką, ponieważ no, było w nich jakieś poczucie konieczności zadośćuczynienia za to, że oni przeżyli tą wojnę, a wielu jej znajomym, ich kolegom się to nie udało. I mimo tego, że byli niewątpliwie uczestnikami owej kategorii obrońców, to poczucie winy podświadome, bo oni tego nie sądzę, żeby to świadomie identyfikowali, ale podświadomie jednak w nich tkwiło. Tak, i to jest i właśnie te państwa kategorie mogą, że tak powiem, bardziej szczegółowo opowiedzieć o tych doświadczeniach, tak? Bo narracja, opowieść jest lecząca na to, co państwo robią przez ten album. Prawda? I teraz, bo jeszcze zwrócę uwagę, że kategorie, które
pan doktor zaproponował, one tak naprawdę są dynamiczne. One w momencie były obrońcą i, że tak powiem, i w tym samym momencie albo później stawał się obserwatorem. Prawda? Mógł być też oszukany, ale jakby przeciwstawiał się, to był ofiarą bądź okaleczonym, tak? I tak dalej, i tak dalej. Prawda? Że ja bym nie traktował tych kategorii jako opis pewnych sytuacji, tylko jako pewien opis ładunków cierpienia, które przenikały się w różnych biografiach. No, na szczęście nie tak, że w każdej biografii występowały, prawda? Ale przenikały się w różnych momentach. I teraz z tym związana właśnie sprawa winy, bo tak naprawdę problem winy jest najbardziej poważnym dziedzictwem doświadczeń wojennych, szczególnie jeśli przeżywało się jako dziecko, tak? No, bo dziecko bierze na siebie różnego typu trudności. I nawet jest tak, jak jedna z najwybitniejszych badaczek tej dziedziny w Polsce, profesor Katarzyna Scheer, zwraca uwagę, że pomoc ludziom, którzy przeżywają do dzisiaj traumę wojenną, ale tak naprawdę to jest pomoc społeczeństwu, bo z kolei druga wybitna postać, którą chciałem tu powiedzieć, pani Maria Liś-Turlejska, jej najnowsze badania, pani profesor Turlejskiej, pokazują, że wyobraźcie sobie państwo, że 25% populacji polskiej nadal przeżywa traumę wojenną. A w drugim i trzecim pokoleniu to jest straszna ilość, prawda? Na Zachodzie to jest 2-3%, tak w Holandii, gdzie najbardziej to jest przepracowane, prawda? U nas ciągle to jest 20%, czyli to jest tak naprawdę, jeżeli mówimy o przerabianiu tej traumy, to mówimy o sobie, tak? Również o pomaganiu sobie, swoim sąsiadom, swoim dzieciom, i tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie, jeśli chodzi o poczucie winy, to wracam do ustaleń profesor Scheer, mamy takie trzy etapy radzenia sobie z traumą, prawda? Pierwsze to jest pozycja ofiary i często to wyraża się taką roszczeniowością, pewnym pretensją do świata, no często uzasadnionym. Drugi etap to jest uświadomienie sobie, że było się ocalonym. I to był prawdopodobnie etap, jestem jak najdalszy od ocen, prawda? Etap pana rodziców, pana doktora. Bo cechą charakterystyczną ocalonego jest właśnie poczucie winy za to, że się przeżyło. I chodzi o to, żeby dzięki państwa publikacjom, prawda, pomóc społeczeństwu i następnym pokoleniom wejść na etap, który Scheer nazywa odrodzony. Że oto jest dramatyczna przeszłość, musimy się z nią rozliczyć, posłuchać tych opowieści, nie uciekać od nich, tak, żeby unikać tych rzeczy w przyszłości, nie? Żeby potraktować przeszłość jako pewien budulec do budowania lepszej czy bezpiecznej przyszłości. Czyli właśnie ofiara, ocalony, odrodzony. I ja myślę, że to jest największa funkcja psychologiczna państwa albumu. Ono pomoże przejść społeczeństwu te trzy etapy. Pełna zgoda. Ale chciałbym, żebyśmy się jeszcze przyjrzeli tej kategorii okaleczonych. Wspomniane u mnie przeze mnie na wstępie publikacja, która była akurat wydana przez Instytut Pileckiego, składająca się z tych wypracowań z 1946 roku sięgających uczniów do tych opisów przeżyć wojennych, no, pokazuje przede wszystkim to okaleczenie natury duchowej, psychicznej. Co się działo generalnie z okaleczonymi po wojnie? Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że w ogóle dzieci stanowiły w grupie strat bezpowrotnych społeczeństwa polskiego stanowiły bardzo dużą zbiorowość. To jest na 6 milionów, blisko 6 milionów strat bezpowrotnych, około 2 miliony to były dzieci.
To jest to pytanie o to, z czego ta nadreprezentacja wynikała. No, biorąc pod uwagę spis ludności ostatni sprzed wojny, na 35 milionów dzieci stanowiły no, trochę ponad 1/3. I było 13 milionów, z tego co pamiętam. To jest pytanie o to, na ile Niemcy, stosując te zasady wojny totalnej, nie usiłowali stworzyć luki generacyjnej, po prostu mordując to młode pokolenie, tak by tego kolejnego jakoś nie było. Ale pamiętajmy o tym, że spośród tych dzieci, którym udało się przeżyć drugą wojnę, 22% to były sieroty całkowite albo półsieroty. No ponad 1/5 dzieci, to oblicza się na około 1,5 miliona. Poza tym pamiętajmy, że według również tych ustaleń z 1946 roku ponad 330 tysięcy dzieci wymagało natychmiastowej opieki lekarskiej, w tym psychiatrycznej, której no w większości nigdy nie otrzymały. Nie tylko wyłącznie dlatego, że państwo komunistyczne nie radziło sobie z opieką zdrowotną, ale chociażby z racji tego, że no zwłaszcza okupant niemiecki wybił około 50% lekarzy w czasie II wojny i po prostu tych lekarzy zwyczajnie nie było. I te 330 tysięcy dzieci plus te 1,5 miliona sierot, półsierot weszło w życie powojenne z całym tym bagażem swoich doświadczeń, no sprzedając te swoje doświadczenia swoim dzieciom. Tutaj pan profesor na pewno to usystematyzuje bardziej dokładnie, ale mamy przecież ten syndrom kacetu, tak, zdiagnozowany po latach. On dotyczył 50 tysięcy dzieci, które przeszły obozy koncentracyjne. Mamy ten syndrom tułaczy, tak, który dotyczy owych emigrantów. Mamy ten kompleks wojenny dotyczący wszystkich tych kategorii tak naprawdę, o których żeśmy rozmawiali. I te wszystkie bolesne doświadczenia skutkujące konkretnymi zaburzeniami psychosomatycznymi, no one powodowały konkretne dysfunkcje społeczne, konkretne zaburzenia społeczne u tych dzieci. Ja pamiętam z różnych artykułów, które czytałem, na przykład w odniesieniu do syndromu kacetu, no to były dzieci, które miały trudności z założeniem rodziny. Miały podstawowe zaburzenia poczuciu bezpieczeństwa. Rozpadała im się aksjologia, miały skłonność do przemocy, do zachowań patologicznych. No i one z tym normalnie żyły. Część założyła te rodziny i no trudno oczekiwać, żeby przez lata 40-50, żeby one się tych doświadczeń w jakiś sposób pozbyły. Nie, one te doświadczenia w sposób świadomy, ale najczęściej nieświadomy, przekazywały dalej. I tak jak mówiłem o tych sucharach, o tym poczuciu konieczności zadbania o pożywienie na wszelki wypadek, no tak, no to się z czegoś brało. O tym syndromie tułaczym, również skutkującym brakiem poczucia bezpieczeństwa, w trudnościach interpersonalnych, nawiązywania jakichś uczuć bliższych. No z tym wszystkim społeczeństwo polskie w postaci tych dzieci,
które dorastały już w komunistycznej Polsce, musiały sobie, no niestety w większości, same radzić, ponieważ te ustalenia, o których pewnie będzie mówił za chwilę pan profesor, no są z lat późniejszych tak naprawdę. No, zaraz po wojnie tej diagnostyki wydaje mi się nie było. Panie profesorze. Tak, bo ja chciałam tylko jeszcze chwilę w nawiązaniu do tego, co mówi pan Tomasz Łabuszewski. To wszystko potwierdza się właśnie w relacjach i w literaturze. Bo ja szukając, badając relacji osób, które przeżyły wojnę, zauważam taką prawidłowość, że właściwie to pierwsze pokolenie to milczy. Tam ono się, to są ludzie, którzy ukrywają swoje przeżycia. W literaturze, no ja mam też taką teorię, że literatura wcześniej ten syndrom stresu pourazowego jakoś wyraża, bo mamy wiersz na przykład Różewicza, który pisze, że mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź, ale to są już takie świadectwa literatury wysokiej. Natomiast jeśli chodzi o źródła, to głos tak naprawdę zabiera drugie pokolenie. Dużo tu mówimy o tym dialogu międzypokoleniowym, niestety w kontekście traumy. I tak to wygląda też w historiografii, że tych dzieci dopiero zaczynają odkrywać tę historię rodzinną i bardzo często jest to jakaś autoterapia, dojście do tej prawdy i jak gdyby odkrycie, co tak naprawdę się stało, że jestem taki, jaki jestem. Taką książką w pewnym sensie przełomową była książka Anny Janko, ale to jest 2015 rok, Mała Zagłada. Wbrew tytułowi jest to książka o Zamojszczyźnie. I po prostu ta pisarka, analizując swoje zachowanie swojej matki, które no w pewnym sensie jest normalne, ale jest dysfunkcyjne. Ona dostrzega tam pewne dysfunkcje. Odkrywa tę historię, że matka jako dziecko przeżyła pacyfikację wsi Sochy. To była wieś na Zamojszczyźnie, która nawet trudno mówić o wysiedleniu, bo ona po prostu została zbombardowana przez Niemców i tam 500 mieszkańców zginęło. I jej matka to przeżyła, głęboko ukryła, później się wyprowadzili na Pomorze. I jak gdyby taką całym konkluzją tej książki jest to, że ona pisze, że tak naprawdę sprawcami mojego losu byli Niemcy. I to jest właśnie ten charakterystyczny sposób przekazywania traumy milcząco i głos zabiera drugie pokolenie. Jeszcze a propos obrazu dzieci, mi się przypomniały obrazy zupełnie z innego jak gdyby rejonu geograficznego. Mówię tutaj o terenach Związku Sowieckiego. Są dwie takie opowieści, dwa takie świadectwa, które mi utkwiły szczególnie mocno. To jest Gustaw Herling-Grudziński, który opuszczając obóz jedzie w kierunku miejsca, zgrupowania, jeśli tak można powiedzieć, drugiego korpusu i to, co go uderza, to te watachy, tak to sam autor w zasadzie określa, watachy bezprzyzornych, tych wszystkich dzieci, które właśnie bez żadnej opieki, trudniące się już przestępczością, zwyrodniałe w dużym stopniu, często już zarażone chorobami wenerycznymi, które zasiedlają te różne pociągi, dworce, które są okrutne, bezwzględne także w swoich własnych relacjach. I to też się pojawia w podróży Józefa Czapskiego jako dowód. Te dzieci są dowodem właśnie okrucieństwa wojny, okrucieństwa tego wszystkiego, co się wiąże no, jeszcze w przypadku Związku Sowieckiego samego ustroju, ponieważ często te dzieci wybierały wolność zamiast tych wszystkich domów dziecka, które bardziej przypominały takie więzienia dla młodocianych, a przynajmniej miały atmosferę poprawczaka, ale to tak na marginesie. Panie profesorze. Tak, ja tu chciałem króciutko, postaram się kilka punktów. Otóż najpierw to, co wspomniał pan doktor,
mianowicie czy kategorie dotyczące stresu powojennego, tak generalnie, prawda, stresu potraumatycznego są późniejsze. Otóż i tak, i nie, bo rzeczywiście jest tak, że sama pojęcie stresu potraumatycznego, no to stworzyli dopiero Amerykanie na podstawie doświadczeń wojny amerykańskiej, wojny w Wietnamie. I w związku z tym dzisiaj widzimy również paradoksalnie nieprzystawalność tej kategorii do na przykład doświadczeń wojennych wcześniejszych. Bo proszę zwrócić uwagę, że kategoria PTSD, no nie mamy na razie innej, tak, powstała na podstawie doświadczeń żołnierzy amerykańskich, czyli jakby nie było agresorów. To jest zupełnie inna perspektywa. I zdarza się, że osoby korzystające z terapii nie chcą utożsamiać się z PTSD, mimo że mają tego typu objawy, tak? Ponieważ jakby ich doświadczenie miało zupełnie inny wymiar aksjologiczny. I być może nastał czas, żebyśmy wrócili do wcześniejszych kategorii, przed PTSD. Tu odpowiadam panu doktorowi na pytanie, jest tak, że na szczęście i niestety na nieszczęście były robione badania zaraz po wojnie na dzieciach. Mianowicie, znaczy związane z dziećmi, nie na dzieciach, tylko badania dzieci jako ofiar, były bardzo szerokie badania robione przez Instytut Higieny Psychicznej Kazimierza Dąbrowskiego. I pracownicy Instytutu Higieny Psychicznej byli gotowi do pomocy tym dzieciom. Nawet wstępne badania były opublikowane na łamach zdrowia psychicznego, ale we wczesnych latach 50. Instytut został rozwiązany i to środowisko zostało zupełnie rozproszone. Po 56. roku już do tego nie wrócono. Taką następną próbą były właśnie badania profesora Kępińskiego i Kacetsyny. One w porównaniu z zachodnimi badaniami zwracały bardziej uwagę też nie tylko na cierpienie, ale też na pewien element aktywności. Już wyjaśniam. Dużo później, w latach 80. powstała pierwsza habilitacja z psychologii dotycząca doświadczeń obozowych. To była habilitacja docenta Godorowskiego, który jako młodociany był więźniem obozów koncentracyjnych. I on zwrócił uwagę, że ofiary nie były tylko ofiarami, że jednym ze sposobów radzenia sobie z tamtą sytuacją była również różne rodzaje aktywności, tak? Takiego aktywnego przeciwstawiania się. Nieraz to prowadziło do śmierci fizycznej, ale nie jest tak, że ofiary były tylko bierne. I krótko mówiąc, mamy dzisiaj taki problem, tak, że rzeczywiście istnieje kategoria PTSD, stres potraumatyczny, ale być może trzeba badań historycznych, historyków tutaj, żeby historycy wspomogli psychologów, żeby bardziej różnicować te różne rodzaje cierpienia, żeby ono było jeszcze bardziej do interpretacji, jeśli nie do zrozumienia, no bo zło do zrozumienia nie da się. Znaczy nie da się zrozumieć zła do końca. Jednym ze sposobów radzenia sobie z traumą właśnie transgeneracyjną jest również oswajanie się z tym totalną tajemnicą zła, że tych doświadczeń nie da się do końca zrozumieć i trzeba z tym żyć. I ostatnia uwaga, to co mówiła pani redagująca część tekstową, z punktu widzenia badań psychologicznych jest jeszcze gorzej. To znaczy jest tak, że pierwsze pokolenie rzeczywiście milczało. To był bardzo poważny problem, zresztą na całym świecie. Także, że po prostu było małe zainteresowanie i milczenie ofiar, czy ofiar, ludzi doświadczonych, wzmagało traumę i powodowało, że ta trauma była w sposób nieświadomy przekazywana następnym pokoleniom. Na przykład w rodzinach rzeczywiście teoretycznie te rodziny były całe, ale zazwyczaj, prawda, nie wszystkie się rozpadały, ale zazwyczaj występowały dwa rodzaje patologii relacji, albo nadopiekuńczość, nadkontrola, albo chłód emocjonalny. I to dopiero z doświadczeń dzieci to wynikało. Czyli pierwsze pokolenie milczało, drugie rozpoznawało, to troszeczkę jak my z panem doktorem, bo jesteśmy z tego samego pokolenia, tak? Rozpoznajemy u siebie te doświadczenia, natomiast następne pokolenie, dopiero pokolenie wnuków, tak naprawdę stara się wysłuchać tych narracji i je zrozumieć. I to też się dzieje w literaturze.
że tak naprawdę dopiero książki wnuków są takim chwyceniem byka za rogi, stanięciem, jak mówi Norwid, oko w oko ze złem, którego doświadczyli dziadkowie, i zmaganie się z tym. I ostatnia rzecz, również po wojnie literatura, a nawet publicystyka w pełni odpowiedziała na ten problem. Tak? Mianowicie były bardzo ważne dyskusje, które zostały zatrzymane z przyczyn politycznych. I być może dzisiaj należy do nich wrócić, choćby słynna, znana nam wszystkim dyskusja między Tadeuszem Borowskim a Zofią Kossak-Szczucką na temat tego, na ile, prawda, reżim hitlerowski niszczył człowieczeństwo. Proszę sobie wyobrazić, że ta dyskusja na przykład jest bardzo fascynująca dla mojego syna, który teraz robi maturę, jest takim nastolatkiem dosyć zadziornym, tak? Natomiast szukał po mojej sugestii, szukał teraz w internecie wszelkich informacji o Kossak-Szczuckiej, żeby móc odtworzyć tę dyskusję, ponieważ dla tego pokolenia to jest ważne, tak, na nowo. I to jest cała szansa. To jest w ogóle bardzo ciekawa też kwestia wypowiedzenia tych stanów, wypowiedzenia tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, nawet w takiej wersji faktograficznej. Cały ogromny dorobek popularnego raz po raz i znowu psychiatry Wiktora Frankla i cała jego logoterapia, również postać, która chyba wszystkim Polakom jest znana. Mam tu na myśli profesor Wandę Pułtawską, która w dziele prozatorskim po wielu latach wypowiada swoje przeżycia z obozu z Ravensbrück, ponieważ te przeżycia nie dają jej żyć. Dopiero moment wypowiedzenia, akurat w wersji też takiej sfabularyzowanej, uwalnia ją od tej traumy wojny. To jest w ogóle bardzo ciekawa cała szkoła. Tutaj pan profesor też przywołał mojego ulubionego Antoniego Kępińskiego z jego kluczowym tekstem Rampa, który stał się już w zasadzie takim tekstem klasycznym do opisu wojny, do opisu tego, co dzieje się z człowiekiem na wojnie właśnie totalnej. Ten album jest próbą zmierzenia się, czy znowu próbą przywołania pewnej dyskusji. Jego siła jest ogromna. To jest też siła obrazu. Proszę Państwa, pytanie do autorów. Skąd zdjęcia? Czy to są zdjęcia tylko z Instytutu Pamięci Narodowej, czy jak były wybierane, selekcjonowane do tego albumu? Tak naprawdę to te 200 parę zdjęć stanowi niewielki procent zdjęć, które żeśmy przyjrzeli do tego albumu. Ja przypomnę, że pierwotną formą opisania tego zjawiska była wystawa, która ma chyba 62 panele. A pamiętam, kiedy rozkładaliśmy zdjęcia na korytarzu w pracy, było tych paneli 90 parę. Od tego się zaczynało. Zdjęcia pochodzą z bardzo wielu miejsc w Polsce, począwszy od najważniejszych placówek archiwalnych, gromadzących zasoby historyczne, myślę tutaj o archiwum akt nowych, ale również mamy zdjęcia z towarzystw, czy to ormiańskich, czy karaimskich, mamy zdjęcia z różnych placówek regionalnych, mamy zdjęcia z ośrodka Karta, mamy zdjęcia z placówek polskich, ale funkcjonujących za granicą. Myślę tutaj o Studium Polski Podziemnej, o Muzeum Instytucie Generała Sikorskiego, myślę tutaj o Instytucie Piłsudskiego w Stanach Zjednoczonych. Mamy archiwa niemieckie, mamy archiwa amerykańskie, archiwa nowozelandzkie. No, oczywiście powiem tak, ten album nigdy nie miał i nie ma ambicji przedstawienia historii dzieci w czasie II wojny.
on tak naprawdę miał w ogóle zwrócić uwagę w naszej dyskusji o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej na tą kategorię, o której się generalnie zapomina. Mówi się o pieniądzach, mówi się o stratach bezpowrotnych, a o tych stratach psychicznych poniesionych przez młode pokolenie w kontekście omawiania owych strat w zasadzie się, proszę Państwa, nie mówi w ogóle. I chcieliśmy po prostu upomnieć się o pamięć dla tej kategorii ofiar. Zasygnalizować poprzez bardzo taki intuicyjny dobór zdjęć, no właśnie, nasz punkt widzenia na temat losów owych dzieci pomiędzy 39 a no nie 45, bo my to przesuwamy na okres powojenny. Są też zdjęcia dotyczące dzieci żołnierzy wyklętych, których wczesne dzieciństwo przypadło na lata wojny, w większości z dala od swoich rodziców, a później w znacznej części ci rodzice zostali zamordowani. I wyrastały one w podwójnie takim zafałszowanym świecie, bo de facto straciły swoich rodziców już po wojnie, gdzie większość ich rówieśników starała się już leczyć rany, a u nich te rany się pojawiały, tak, dopiero. Także część zdjęć jest dobierana pod konkretne partie tekstowe. Ja zwrócę uwagę na taki fragment dla mnie niezwykle, jako warszawiaka, niezwykle dramatyczny. To jest świadectwo kobiety dorosłej, która składała w latach 70. na rodzaj zeznania w Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i opowiadała o swoim doświadczeniu związanym z powieszeniem przez Niemców tych kilkudziesięciu więźniów Pawiaka na ulicy Leszno. I opowiada o tym, jak to musiała tam pójść, żeby to zobaczyć i nie była w stanie nawet płakać, i myślała tylko o zemście. I ten obraz tak wczytał się w jej mózg, że no taki jest zapis jej spotkania z pracownikami Głównej Komisji, że ilekroć o tym wspomina, zaczyna płakać. Tak, mamy tutaj świadectwa chłopaka, który widział wywiezienie swojego ojca z Pawiaka na rozstrzelanie, który przestał chodzić w wyniku stresu. Mamy doświadczenie dziewczyny, która była świadkiem masowej egzekucji na Woli i która przez szereg tygodni histerycznie się śmiała w wyniku tego stresu. Także mówię, część zdjęć była dobierana też pod kątem konkretnych zdarzeń, co do których znaleźliśmy opis źródłowy. Tak, ażeby poprzez zdjęcia i świadectwa stworzyć taki kompatybilny, czytelny również dla osób, które nie dostrzegają na chwilę obecną w sobie owego dziedzictwa, ażeby był to czytelny obraz. Ja jeszcze tutaj chciałam uzupełnić jedną kategorię, o której nie mówiliśmy, a to jest kategoria, to jest rozdział rozpoczynający cały album zatytułowany po prostu Dzieci. I to jest bardzo ważny według mnie rozdział dla zagadnienia, o którym mówimy i dla czytelników.
tej książki. Jest to rozdział, który przedstawia dzieci przed wojną. I pierwsza taka rzecz, która tam może się rzuca w oczy, to jest wielokulturowość. Tak, i tam jest na przykład takie przepiękne zdjęcie dzieci w stroju huculskim. Naprawdę zdjęcie doskonałe, ale są inne mniejszości, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej. Poprzez zdjęcia pokazujemy też patriotyczne wychowanie, które było pewnie też następstwem odzyskania niepodległości. To rodzice byli tym pokoleniem, które cieszyło się i celebrowało i ceniło sobie tę wolność, niepodległość, ale też państwo zadbało o to, by święta narodowe, by te rocznice wybrzmiewały. Jest ta obrzędowość religijna. Oczywiście to dzieciństwo nie jest sielskie, anielskie. Ono jest takie, jakie w przedwojennej Polsce być mogło, czyli nie pozbawione niedostatków różnych i zaniedbań. I ten rozdział pokazuje właśnie w jaki sposób dzieci weszły w wojnę. On tak jak gdyby wszystko pokazuje, kiedy jest jeszcze na swoim miejscu. Ja mam nadzieję ogromną, tak mi się też wydaje, ponieważ dzieło jest zrobione pieczołowicie, cały ten album, cały sposób opowieści, kategorie, które pan dr Tomasz Łobuszewski opowiedział, które zostały też skomentowane przez pana profesora. I mam nadzieję, że otworzy się jakiś rodzaj dyskusji na temat, bo to jest aneks do opowieści skutków II wojny światowej i też tak bardzo komplementarnie, ponieważ z przyczyn oczywistych po II wojnie światowej można było mówić tylko o tych, którzy ucierpieli w wyniku niemieckiego nazizmu. Ci, którzy cierpieli i to cierpienie dosyć długo nieśli z powodu komunizmu, musieli pozostać grupą milczącą. To dotyczy też części pokolenia chociażby moich rodziców. Oni nie mogli mówić o tym, a także inne osoby, które na przykład wywodziły się, nie wiem, z Wilna, z Lwowa, nie mogły mówić o tym, skąd są. Często miały wpisane w dowodzie osobistym urodzony w ZSRR. Książka ma ogromny walor, bo mówię tu już jako odbiorca. Państwu może nie wypada się chwalić, jeśli chodzi o warstwę graficzną, warstwę doboru właśnie fotografii, warstwę typograficzną, pewnej też kategoryzacji kolorystycznej, która jest związana z każdym rozdziałem. To jest edytorsko świetnie przygotowany album. Tutaj zasługa pani Katarzyny Dinweber. Wielkie brawa też za taką nową typografię. Coś, co będzie też miłe dla młodego odbiorcy, dla oka i wrażliwości młodego odbiorcy, chociaż zdjęcia są niektóre bardzo trudne. Mówię tu o tej warstwie składu pewnego layoutu. Książka jest też w dwóch językach, więc nikt nie może zarzucić tym, którzy album przygotowali, że to jest znowu kolejna książka na rynek wewnętrzny, w ramach wewnętrznej polityki historycznej. No tak, no fajnie. Jest przetłumaczona. Tu już wymówek nie ma. Jest przetłumaczona, jest dwujęzyczna. Zresztą świetna robota i Alicji Gadomskiej i też świetnego tłumacza Jurka Giebutowskiego, którego mam przyjemność dobrze znać. Jerzy jest wybitnym znawcą też tematyki Holokaustu, II wojny światowej, więc wie, co tłumaczy. To nie jest pierwszy z brzegu też tłumacz. Nie ma z nami jeszcze pani Anny Marii Adamus, Ewy Dyngosz, które też te panie współpracowały przy powstawaniu całego albumu. Można zobaczyć, proszę państwa, te zdjęcia w dużym formacie. Ja sobie przed całą lekturą zadałem ten trud, może to tak brzmi dziwnie, żeby przyjść właśnie do przystanku Historia w drugiej sali, naprzeciwko można te zdjęcia sobie spokojnie, medytacyjnie oglądać. One nabierają też innego smaku wewnętrznego,
w dużym formacie, inaczej przemawiają, bo to, co u dziecka przemawia, to spojrzenie, to oczy. I oczy w dużym formacie coś mówią. Każde z tych zdjęć wymaga głębokiej refleksji, przemyślenia. Świetna książka. Mimo trudnej materii, którą porusza, to jest naprawdę świetna książka, doskonale przygotowana. To jest wypełnianie też statutowych działań Instytutu Pamięci Narodowej, tak bym to określił. Przepraszam, brutalnie, trochę biurokratycznym językiem, ale dokładnie moim zdaniem to też o to chodzi, żeby tak opowiadać światu i nam samym swoją historię i podawać ją refleksji po latach. Czasami trochę, mówiąc brutalnie, kopnąć w stolik, żeby zobaczyć tam, co zabrzęczy na tym stoliku, ale żeby też po raz kolejny zwrócić na pewne zagadnienia uwagę zupełnie z innej strony. I to się twórcom w tej książce udaje, moim zdaniem. Zachęcam Państwa do lektury. Zachęcam do lektury, do obejrzenia, do myślenia, do dzielenia sobie na partie, bo tego się nie da za jednym razem wszystkiego obejrzeć, przemyśleć i przefiltrować. To jest książka na kilka odcinków, a przed nami zima, jesień, będzie czas na myślenie, na refleksję, będzie stosowna aura do myślenia. Mamy też stosowną aurę trochę już, jeśli chodzi o realia polityczne. Tutaj jest kilka zdjęć, na przykład uciekających matek z dziećmi. Widzieliśmy te obrazki w lutym 2022 roku i pewnie niestety nieraz jeszcze je zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę twórcom albumu. Bardzo dziękuję pani Edycie Guli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Ochinowskiemu, który był dzisiaj z nami online, ale był duchem na pewno. I bardzo dziękuję bardzo panu doktorowi Tomaszowi Łabuszewskiemu, redaktorowi naczelnemu całej publikacji, pomysłodawcy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.